Dzień dobry Państwu, jestem nazywam Marcin Bosacki, będę miał zaszczyt prowadzić dzisiejsze spotkanie. Jest ono poświęcone podpisaniu deklaracji na rzecz Koalicji Europejskiej dla Polski. Podpiszą ją byli premierzy i byli ministrowie spraw zagranicznych Rzeczypospolitej. Bardzo proszę o zabranie głosu pierwszego mówcę pana ministra spraw zagranicznych w latach 2014-2015. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Pani Premier, Panowie Premierzy, Ministrowie. To jest szczególny dzień, zacznę go od cytatu. Polska może być bezpieczna tylko w Zjednoczonej Europie. Każda próba osłabienia naszych związków z Europą, wyprowadzania nas z Unii Europejskiej jest nie tylko sprzeczna z polską racją stanu, lecz jest rozłożonym na raty politycznym samobójstwem. To są słowa Pawła Adamowicza z 1 września 2017 roku z Westerplatte. Jesteśmy tutaj dzisiaj, podpisujemy tę deklarację, apel do wszystkich, do partii politycznych, środowisk, samorządów, organizacji pozarządowych, do Polek i Polaków, mówiąc jak ważny jest ten rok, jak ważne są te wybory europejskie. Ważne dlatego, że ostatnie miesiące i ostatnie 3 lata próbują przesuwać Polskę w kierunku wschodnim. Zabiera nam się pozycję, którą zbudowaliśmy, którą zbudowały wszystkie pokolenia polityki od 1989 roku, pozycję do Europy. Chcemy tą deklaracją, tą aktywnością, pokazaniem, że możemy być i powinniśmy być razem. Chcemy pokazać, że Polska musi wrócić do tego głównego miejsca przy europejskim stole. Chcemy mieć wpływ na politykę zagraniczną, europejską politykę zagraniczną. Chcemy decydować o przyszłości Europy. Żeby tak się stało, potrzebna jest dobra, godna reprezentacja Polska w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. O tym będziemy mówić w kampanii wyborczej, o tym będziemy, taką reprezentację będziemy budować. Ale dzisiaj to jest apel. Dzisiaj to jest deklaracja, dzisiaj to jest pokazanie naszej woli, że chcemy i możemy być razem. Przeczytam tę deklarację, jeżeli Państwo pozwolicie, którą będziemy za chwilę podpisywać. Koalicja Europejska dla Polski. Wybory do Parlamentu Europejskiego przypadają w chwili kluczowej dla losów Polski. Wzywamy odpowiedzialne siły i środowiska polityczne, samorządowe i obywatelskie do wystawienia jednej szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Apelujemy o powstanie koalicji europejskiej, która uniemożliwi wyprowadzanie Polski z Unii. Tego wymaga polska racja stanu. Po odzyskaniu suwerenności w roku 1989 pod różnymi rządami Polska uzyskała członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Miała wpływ na kluczowe decyzje o losach regionu i kontynentu. Rozwijała się i była poważana. Od 3 lat ten wielki narodowy wysiłek jest marnotrawiony. Budowany jest system państwa bliższy standardom wschodnim niż zachodnim. Pozycja międzynarodowa obecnego rządu osłabła, nie walczy on nawet o dobry dla Polski kolejny budżet Unii. Zagrożenia są większe i przez Polskę i przez Europę idzie fala polityki podziałów i nienawiści, wspierana przez propagandę kłamstw. Zdecydowana większość Polaków chce czegoś innego. Członkostwa Polski w Solidarnej Unii Europejskiej, bo to daje bezpieczeństwo i rozwój. Ta większość Polaków musi w wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymać ofertę zbudowanej ponad różnicami partyjnymi Koalicji Europejskiej dla Polski. Celem jest Polska w gronie liderów odnowionej, silnej Europy. Trzeba zacząć natychmiast. Bardzo proszę Panie Ministrze o podpisanie deklaracji. Proszę o zabranie głosu Panią Premier Ewę Kopacz, Prezesa Rady Ministrów w latach 2014-2015. Dziękuję bardzo. Ja będę kontynuować, dlaczego powinniśmy wstawić bardzo mocną reprezentację w tych nadchodzących wyborach. Otóż to właśnie w Parlamencie Europejskim widać całą różnorodność i złożoność Europy. Parlament Europejski jest symbolem tego miejsca, w którym problemy rozwiązuje się w drodze koncyliacji i dyskusji, a nie na drodze walki
czy wykluczaniu z dyskusji. Chcemy odbudować nasz autorytet. Nasz autorytet, który w ostatnich czasach był zdecydowanie przez rządzących osłabiany. Chcemy odbudować autorytet i reprezentacją, która w tych nadchodzących wyborach zostanie tam skierowana, pokazywać Polskę jako kraj, w którym w pełni zagościła demokracja i przestrzeganie praw człowieka, a nie kraj autorytarny z ciemnymi sprawami na szczytach władzy, tak jak to obserwujemy dzisiaj. Ta reprezentacja, która tam się znajdzie, będzie godnie reprezentować nasz kraj. Kraj w Europie, który powinien czuć się bezpiecznie, a będzie się czuł bezpiecznie, kiedy będzie w tej Europie. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym dodać, że deklaracja jest podpisana przez 10 sygnatariuszy. Nie mogli dzisiaj być z nami pani premier Anna Suchocka, prezes Rady Ministrów w latach 1992-93 oraz pan minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld, minister w roku 2005. Bardzo proszę o zabranie głosu premiera Włodzimierza Cimoszewicza, prezesa Rady Ministrów w latach 1996-97. Kiedy 15 lat temu wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, w Europie panował nastrój radości i optymizmu. Setki milionów Europejczyków wierzyło, że historia naszego kontynentu, tak obciążona konfliktami, wojnami, tragediami, wreszcie znalazła się na torze prowadzącym nas wszystkich do lepszej, bezpiecznej przyszłości. Dzisiaj niestety tego nastroju w Europie nie ma. Pojawiły się obawy, niepewność co do właśnie dnia jutrzejszego i odleglejszych. W związku z tym zmieniły się także postawy polityczne, postawy ludzi, którzy wpływają na funkcjonowanie całej wspólnoty europejskiej. Między innymi pojawiły się głosy o potrzebie bardziej egoistycznych, bardziej asertywnych zachowań poszczególnych państw członkowskich, o osłabianiu Unii Europejskiej. Mówię o tym dlatego, że wybory europejskie zadecydują zarówno o tym, o czym mówi deklaracja dzisiaj przyjmowana, a mianowicie o miejscu i roli naszego kraju w rodzinie europejskiej, ale zadecydują także o losie całej tej wspólnoty. Powinniśmy mieć tego świadomość. Wobec ogromnego znaczenia tej kwestii wszystkie różnice, które w polityce krajowej często dzielą, powinny być odsunięte na dalszy plan. Ci wszyscy, którzy podzielają podobny punkt widzenia na temat przyszłości Unii Europejskiej, powinni się zjednoczyć. Dziękuję bardzo. Proszę o podpisanie deklaracji. Bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Jerzego Buzka, prezesa Rady Ministrów w latach 1997-2001. Dzień dobry państwu. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, wniosła ze sobą potężne, wartościowe wiano w postaci środowiska i wartości Solidarności. 10 milionów Polek i Polaków w polskich miastach i parę milionów na polskiej wsi stworzyło potęgę i siłę tego środowiska. To dało nam siłę w Unii Europejskiej. Po 15 latach mamy dzisiaj niezależne środowiska samorządowe, przedsiębiorców, aktywnych kobiet, młodzieżowe, organizacje pozarządowe. Dlatego apelujemy do wszystkich tych środowisk o aktywność, o sprawność działania na rzecz silnej Polski w Europie. Poczujmy wspólnie i w treści naszej pracy oddajmy siłę takich prostych słów. Nasza Polska, nasza Europa. Dziękuję bardzo. Deklaracji. Bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Leszka Millera, prezesa Rady Ministrów w latach 2001-2004. Szanowni państwo, dziś w naszej ojczyźnie nie brakuje kłopotów i problemów.
ale odpowiedzią na nie muszą być błękit i złote gwiazdy Unii Europejskiej, a nie wizja Polski zaściankowej, nietolerancyjnej, represyjnej i opresyjnej. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą odbywać się w roku, w którym 15 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Miałem wraz z ministrem spraw zagranicznych Włodzimierzem Cimoszewiczem zaszczyt, aby w imieniu Polski podpisać traktat akcesyjny. Ale 4 lata później inni polscy politycy, pan premier Tusk i pan minister spraw zagranicznych Sikorski, podpisali traktat reformujący Unię, traktat z Lizbony. Pokazuje to, że zarówno jeśli chodzi o starania o wejście do Polski, do Unii Europejskiej, jak i walki o najlepsze miejsce w europejskiej rodzinie, wiele polskich sił politycznych ma swój wkład i było jednomyślne. I tą sztafetę trzeba kontynuować. Dlatego dzisiaj zwracamy się z apelem do wszystkich sił politycznych, które chciałyby w tej sztafecie uczestniczyć, które chciałyby działać na rzecz integracji europejskiej i właściwej roli Polski w tej wspólnocie. Nam dzisiaj brakuje bardziej Staszyców niż Reaganów. I liczymy na to, że w czasie wyboru do Parlamentu Europejskiego ten nurt pragmatyczny i konstruktywny przeważy nad tymi wszystkimi tęsknotami, aby Polskę zawrócić z drogi ku naszej pomyślności. Dziękuję bardzo. Proszę o podpisanie deklaracji Koalicja Europejska dla Polski. Bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Marka Belkę, prezesa Rady Ministrów w latach 2004-2005. Dzień dobry Państwu. Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne i dla Polski, i dla Europy. Z naszego punktu widzenia chodzi o to, abyśmy mieli tam przedstawicieli kompetentnych, konsekwentnie proeuropejskich i zdolnych do rozmowy, do sporu także, ze wszystkimi siłami politycznymi w krajach Unii. Chciałbym przypomnieć, że ten Parlament nowo wybrany będzie podejmował ostateczne decyzje dotyczące tak ważnego dla nas budżetu europejskiego. Chodzi więc o to, abyśmy mieli tam ludzi kompetentnych, a nie zmarginalizowanych i sami siebie na ten margines skazujących. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o podpisanie deklaracji. Proszę o zabranie głosu pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza, prezesa Rady Ministrów w latach 2005-2006. Szanowne panie, szanowni panowie, tylko zjednoczona opozycja, tylko siły i środowiska demokratyczne od lewa do centroprawicy, działające razem solidarnie, są w stanie wygrać w Polsce wybory z obecną władzą. Są w stanie zdobyć większość mandatów do Parlamentu Europejskiego i stanowić ogromną siłę w Parlamencie Europejskim. To ma także swój wymiar europejski z tego powodu, że mamy właśnie 30. rocznicę rewolucji Solidarności w Polsce i w Europie. I możemy raz jeszcze solidarni, zjednoczeni, pokazać Europie, że tak pracując możemy wygrywać i możemy utrzymać siły demokracji, siły rozwoju, siły nowoczesności w większości w Europie. To jest bardzo ważne dla Polski, ale to jest także bardzo ważne dla Europy. Zapraszamy. Bardzo prosimy o podpisanie deklaracji.
Polskiego, ministra spraw zagranicznych w latach 2007-2014. Szanowni Państwo, stawka nadchodzących wyborów jest wyjątkowo wysoka. Zdecydują one nie tylko o przyszłości Polski w Europie, ale także o przyszłości samej Unii Europejskiej. Zdecydują one o tym, czy Polska trafi do grupy decyzyjnej w Unii Europejskiej i czy Unia Europejska przetrwa i będzie się rozwijać. Dlatego potrzebna jest koalicja europejska, tak aby tym razem ani jeden głos za Polską demokratyczną i europejską się nie zmarnował. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o podpisanie deklaracji. Bardzo proszę wszystkich sekretariuszy o wspólne zdjęcie z podpisaną deklaracją Koalicji Europejskiej dla Polski. Panowie, bo my mamy pytania. Co to jest? Nie, nie, nie. Dziękujemy Państwu bardzo za udział w spotkaniu Deklaracji Europejskiej dla Polski. Państwo premierzy i ministrowie spraw zagranicznych będą teraz do Państwa dyspozycji indywidualnie na rozmowy.